Witam ponownie. Znowu nie mam się gdzie oprzeć, więc symulację zrobimy opierania się. O, i witam ponownie. Dzień kolejny. Niestety już jest dość późno. Troszeczkę mi zaszło z tymi zakupami i innymi rzeczami. Dorobiłem się zawleczek, szczotki drucianej, rozwiertaka, żeby te otwory tutaj wyprowadzić. Więc to dzisiaj zrobimy i będę to kończył, bo wychodzi na to, że trzeba tego będzie już zaraz używać. Będziemy mieć zapotrzebowanie na stół dodatkowy i trzeba będzie coś zbudować, więc będę od razu kleił. Pierwsze co zrobię, to wszystkie te otwory będę powiększał. Rozwiertak udało mi się kupić Warcrafta. Tu go widać. Rzeczy Wolfcrafta, Wolfcrafta, zwał jak zwał. Zależy w jakim języku to czytać. Te narzędzia są znośne. Naprawdę nie są złe. Nie są też jakoś super dobre, ale nigdy się jeszcze nie zawiodłem. Zobaczymy, jak będzie tym razem, ile to wytrzyma. No te profile tutaj są miękkie, więc nie powinno się dziać nic złego. Dobrze. Biorę wkrętarkę. No nie, muszę iść zobaczyć, na co ten pies tam czeka. Może jakieś prezenty mi Mikołaj przywiózł albo coś. Wróciłem. Niestety to nie był Mikołaj, a już myślałem, że mu się przypomniało i jednak przywiózł mi jakieś zabaweczki, prezenty, nic z tego. Trzeba sobie samemu robić zabawki i samemu je sobie kupować. Dobra, więc tak, rozwiertak, szukam wkrętarki i poprawiam wszystko jak leci. No i znowu bez okularów do pływania się nie obejdzie. Rzucam tymi wiórami na wysokości wzroku. A oczy to trochę tak jak zęby. Jak się straci, to nie odrosną. Z zębami trochę łatwiej, bo zęby przynajmniej raz odrastają. I łatwiej też wymienić na państwowe, oczy trudniej. No dobra, dużo łatwiej będzie mi to zrobić na kobyłkach jednak. Ale zanim pójdę na kobyłki, to ja muszę sprawdzić, czy to, co robię, to ma jakiś sens. No tutaj ma. Nie będę się musiał bać o oczy już teraz. Ciemno gdzieś mi się wydaje, że mam. No właśnie, tylko że problem tego rozwiertaka jest taki. Ciekawe, czy to problem rozwiertaka, czy wkrętarki. Że on się ślizga tutaj. No i dobra, może ja to pokażę, bo po wierceniu, tutaj może widać, po wierceniu te otwory mają właśnie taki kształt. Byłoby ładniej, dużo ładniej na pewno, gdybym wiercił na jeszcze wyższej prędkości, ale bez sensu, no. Nie da się wiercić tak dużych otworów na dużej prędkości. Tak to wygląda ten otwór, któryś taki, o, ten jest wybitnie brzydki. Ten tutaj.
I teraz go poprawimy rozwiertakiem. Mam nadzieję, że kamery nie zrzucę. I tak on wygląda teraz po rozwierceniu. Jest idealnie okrągły, ma leciutką, delikatną fazę tutaj. To co tu zostają, te wióry, to z lakieru tylko. I nawet mogę przeprowadzić mały test. O właśnie, i co z tym testem? Nie bardzo chce się mieścić ten pręt dalej. Mieści się. O, no nie mieści się. Coś jest źle rozwiercone. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, czemu tak się dzieje. Może ten pręt jest grubszy niż 16. Następne, co mam na rozwiertaku, to 18, więc jest to za dużo. No właśnie, mieści się. Mieści się, tylko jakoś tak niechętnie, źle wkładałem. Będzie się mieścić na pewno. Dobra, kamera wraca na miejsce i poprawiam resztę otworów. Naprawdę to jest bardzo dobry moment, żeby porównać tą wkrętarkę z tą wkrętarką. Tutaj mam baterię o mocy bliżej nieokreślonej. 22 na 3,3, tu jest napisane. 3,3 amperogodziny, 22 V. Tu jest 18 i 4. Tą baterię chodzę i ładuję cały czas, ciągle. Nigdy nie ładuję. Raz na jakiś czas mi się zdarza. No Hilti jest chyba troszeczkę cięższa. Nie, lewą rękę mam słabszą. Ważą mniej więcej tyle samo. Należałoby ją... Hilti dużo lepiej leży w ręce. Jest dużo wygodniejsza. Na pewno jest mocniejsza. To już jest sprawdzone. Teraz się dowiemy, jak uchwyt trzyma. Prędkość obrotowa bliżej nieokreślona. Nie wiemy, z jaką prędkością kręci. Zobaczymy, co się będzie teraz, jak ona będzie prowadzić. O, na razie nie trzyma w ogóle. No, to może i Bosch lepszy, jeśli chodzi o uchwyt. Kto wie? No Bosch jest nowy, to jest stare, ale... No muszę przyznać, że jestem zdziwiony. No tak, tutaj troszeczkę inne ustawienia. Dobra, zobaczmy teraz. Panowie, bateria jest naładowana do końca, a tak mi się wydawało, że ten Bosch jest dużo gorszy. A tu się okazuje, że jest dużo lepszy. No jaja. Naprawdę jaja. No nie, no nie popracuję tym. Naprawdę się nie spodziewałem. Bardzo się nie spodziewałem.
Mamy. No właśnie, problem jest z tym Boschem tylko taki, że on jest ciężki, no. Hilti dużo lepiej leży w ręce. No, ale Bosch kręci, a Hilti nie, więc... Dobrze, poprawię sobie jeszcze te dwudziestki tutaj, póki mogę. O właśnie, tutaj mam szesnastki też do poprawienia przecież. No i dobrze, to już mam zrobione. Krok następny niezbędny to tutaj z tyłu trzeba będzie przyspawać kątowniki. Ale żeby to zrobić, to wszystko będę musiał pozdejmować. Wylosowałem sobie, na jakiej wysokości chcę mieć te kątowniki. Zdejmuję wszystkie te nogi, ustawiam jedna obok drugiej. I ponieważ już będę miał spawarkę ustawioną i smród wszędzie, kupa dymu i dziadostwa, to tak jak wczoraj zastanawiałem się, tutaj widać mnie, jak wczoraj zastanawiałem się, co zrobić z tą nakrętką, żeby ona tutaj była trwała i dało się ją trzymać. Kombinowałem jakieś tam zawleczki cuda na kijach. Myślę, że bez sensu. Nawet przyśniło mi się dzisiaj w nocy, że fajnym pomysłem byłoby zakołkować tutaj tą nakrętkę. Nawiercić otwór, nagwintować, wkręcić śrubę, wtedy ona by się tutaj nie ruszała. Widać, co pokazuje, widać. Tutaj się wierci otwór i można wbić kołek, można nagwintować ten otwór i wkręcić śrubę. Wtedy nakrętka już się nie ruszy, jest to połączenie sztywne. W razie gdyby trzeba było rozebrać, można wykręcić śrubę i wtedy odkręcić nakrętkę. Tylko że to wszystko to zawracanie dupy jest w moim przypadku. Takie właśnie przerost formy nad treścią. Po co? Jeżeli będę miał już zaspawaną tą śrubę, tą nakrętkę, to dalej będę w stanie ją włożyć i wyjąć, a całą resztę zrobię sobie od spodu. I myślę, że to jest wystarczająco dobre, szybkie, sprytne rozwiązanie. Nie wolno przesadzać. Minimalizm też nie, ale znowu nie wszystko na wyrost, nie przesadzać, nie kombinować. Tak myślę. Ze zdrowym rozsądkiem. No więc tak, układam sobie tutaj wszystkie cztery. Nie wiem, widać mnie, trochę mnie widać. No dobra. Ale śmierdzi jak głupie. To jeszcze moment z tym gaworzeniem. Trzeba wytrzymać, muszę wypuścić resztki ciepłego powietrza. Krok kolejny to wiercę tutaj we wszystkich tych
kątownikach otwory gwintuje i jednak przyjdzie tutaj śruba, która będzie mi dociskała ten profil.